Są takie trzy obszary, o które pracodawca nie powinien nas pytać podczas rozmowy o pracę. Pierwszym z tych obszarów są na pewno nasze przekonania polityczne, ale też kwestie religijne, czyli tutaj nie może pojawić się na rozmowie rekrutacyjnej pytanie o to, na kogo głosowaliśmy w ostatnich wyborach, czy też pytanie o to, co uważamy o obecnej sytuacji politycznej. Drugim obszarem jest kwestia zdrowia, czyli i zdrowia, i też nałogów, czyli tutaj pracodawca nie powinien nas pytać o zdrowie psychiczne, o zdrowie fizyczne, ale też o to, czy palimy papierosy i czy pijemy alkohol. To jest na pewno, to są obszary poza zainteresowaniem pracodawcy. Trzecim obszarem są na pewno pytania związane z naszą rodziną, z naszymi planami, na przykład z posiadaniem dziecka. Więc to są pytania, które absolutnie pojawić się nie mogą. No i w zasadzie pojawia się pytanie, co w sytuacji, kiedy takie pytanie zostanie nam zadane, możemy zrobić. I opcje są trzy. Pierwsza to możemy odpowiedzieć szczerze, jak jest. Tylko tutaj wtedy zgadzamy się tak naprawdę na to, że takie pytanie może paść. Druga opcja, której nie rekomendujemy, to powiedzieć wprost, że takie pytanie jest nielegalne. Ale opcja trzecia, którą szczególnie polecamy, to odpowiedzieć, ale trochę pośrednio. Czyli odpowiedzieć na przykład, że fakt posiadania dzieci czy planowania posiadania dzieci nie ma żadnego związku z wykonywanymi zadaniami. I tą opcję na pewno rekomendujemy.